Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny krótki odcineczek, tym razem z Gwinta. Moje pierwsze otwieranie beczek. Beczek zdobytych za złoto, oczywiście gra podczas grania. Grałem sobie tą podstawową talią potworów, którą pokazywałem wam we wcześniejszych odcinkach. Jeszcze nic w niej nie zmieniałem. Zrobiłem wyzwania, oczywiście offline'owo, nie chciałem tego wszystkiego nagrywać, bo część z was marudziła, że to są zbyt długie odcinki. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy takie odcinki 20-30 minutowe z karcianki to jest coś, co chcielibyście oglądać. No ale w każdym razie poprzechodziłem to, co mogłem na podstawowej talii potworów. Tutaj odbijam się od ostatniego, od ostatniej kapłani Dagona i odbijam się w Skojatel od ściany tarcz, niestety. Musiałbym pewnie dokonać pewnych zmian talii potworów. Swoją drogą bardzo chętnie poczytam od osób, które w Gwinta grają, co wy na przykład, jeżeli gracie potworami, z takich podstawowych talii, z podstawowych kart dodaliście do talii potworów, żeby wam się łatwiej grało i żeby wam się dobrze grało na początku. Za walutę zdobytą z tych wyzwań dokupiłem 9 kolejnych beczek i w tym momencie mam 10 beczek. Spróbujmy je otworzyć. Ja przyznam szczerze, nie znam się na beczkach, szczerze mówiąc, znaczy na kartach, więc nie wiem, które tak naprawdę, jeśli przychodzi wybór, która karta jest lepsza, która karta jest gorsza, więc będzie to moje takie premierowe otwieranie beczek. Chyba na niedługo ma być jakaś aktualizacja Gwinta, więc szczerze mówiąc jestem ciekawy, co tam się pozmienia. No i cóż, i bardzo chętnie bym dalej grał w tę grę od chłopaków z CD Projekt Red. W końcu to polska gierka, więc fajnie pomagać ją rozwijać. No i myślę, że warto byłoby też zacząć próbować grać już coś w necie, więc z żywymi graczami. Więc proszę, każda porada od was będzie czymś bardzo, bardzo ważnym. Dobra, otwieramy beczki. Uzbierałem ich 10. Dobra. Jeździć dzikiego gonu, spoko. Ta się rusza. Mglak. O, mglak to fajna sprawa. Nieźle. Toksyna krabobająka. Epicka. O i proszę, pierwszy epik talar. Generalnie powiem wam też, że zainstalowałem sobie za darmo, możecie sobie ściągnąć z Goga pewne tak karty w jakości 4K czy coś takiego. No generalnie dużo, dużo lepsze karty graficznie. No zobaczcie, tak bardzo mi się podoba teraz, jak graficznie wygląda. No ten mglak wygląda super. Dobra, doszedł mglak. Nie jest źle, kontynuujemy. I mamy do wyboru Cyprian Wolley. Cyprian Wolley. Wiedźma porządka. Wiem, że... O, to się używa. To się używa na potworach. Tej karty nie mam. Więc a ponieważ chcę grać na potwory, to ją biorę. Tak, ją chcę. Dobra. I otwieramy kolejną beczkę. Oczywiście, że chcemy. No tu niestety potworów nie mam. Rozwścieczony berserker. Cacuszko. Jaskółka. Rzadka. Rzadka karta. I krasnolud, harcownik. I więcej. I mamy teraz do wyboru topornik klanu medyk z Vicovaro. Pewnie będziecie się śmieli, że wybieram niewłaściwe karty. Tu mam chyba coś znowu z potworów, tak? Z tego, co widzę. Neker wojownik. Dobra, weźmiemy. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale idę po prostu pod czerwony, pod potworów, skoro chcę robić talię na razie pod to. Otwieramy kolejną beczkę. Mamy coś. Kusznik czarnej piechoty. Grom. Ognisty skorpion. O, i wiwerna. To na pewno się chyba... To się powinno przydać z tego, co widziałem. I co mamy tu? Kintia. Deadmold. I tu ja mówię, naprawdę nie mam pojęcia, która z tych kart jest najlepsza. Więc będę wybierał tutaj akurat... losowo będę brał, wybaczcie mi, moi drodzy.
Chętnie poczytam, dlaczego popełniłem błąd i na co zwracać uwagę przy wyborze kolejnych kart w takiej sytuacji. Otwieramy kolejną beczkę. Przede wszystkim chodzi mi o to, że ja pokazuję wam grę z perspektywy gracza, który również uczy się gwinta, który dopiero zaczyna, który gra, tak powiedzmy, niezbyt nałogowo i dlatego każda wasza rada jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Otwieramy. Redański rycerz. Cacuszko. Oficer Wrichet. Ognisty skorpion po raz kolejny, to już chyba miałem wtedy. I ochotnicy klanu Ankrait. I więcej. No i tu znowu mamy niestety nic z potworów. Chorąży brygady, brygada Wrichet. 307. To sobie wezmę. Na usuwanie pogody, to czemu nie? Otwieramy kolejną beczkę. O, mamy coś z potworów. Jeździec dzikiego gonu. A to już chyba będę miał trzy, będę mógł trio zrobić z tego, co kojarzę. Super. Mangonela. Wzmocniony trebusz. Oraz edweński setnik. O, Wran Wojownik, dobra, to ja tutaj się nawet nie zastanawiam, biorę Wrana Wojownika, bo wiem, że chyba jest jakaś karta z tym zrobiona. Znaczy jakaś talia chyba pod to. Dobra, otwieramy kolejną beczkę. Potwory. Jeździec dzikiego gonu, to jest chyba trzeci czy czwarty przy tym otwieraniu. Komandos z Gór Sinych. Nilfgaardzki rycerz. Grom, to już też miałem. I więcej. I więcej. Wrana Wojownika weźmiemy kolejnego. I otwieramy kolejną. Znak Queen, prawie jak Drag Queen. Szelet wyborowy z Dol Blatana. Rozdarcie, jakaś rzadka karta. Nieźle. Ognisty Skorpion, po raz kolejny. Więcej. Lodowy gigant. Dwie mam, chyba można mieć trzy z tego co kojarzę, to sobie zróbmy, żeby mieć trzy i już. Otwieramy kolejną beczkę. Ulewny deszcz. Straż Królowej. Epicka, Skial, Cacuszko, Jaskółka. O, wściekły ryk. To chce. Otwórz kolejną beczkę. Egzekutor brygady Impera. O, krabopająk, fajnie. Jeździec dzikiego gonu po raz kolejny. I ambasador. I więcej. I więcej. Tego mamy dwa. Drakar bojowy. Tej nie mam karty. Tej akurat mam po jednej, dwa. Tej karty nie mam, to sobie weźmiemy. Bo po prostu chciałbym mieć coś, czego nie mam. W tej sytuacji. Otworzymy kolejną beczkę. Gęsta mgła. Gęsta mgła to się przyda chyba. To jakoś z mglakami chyba się kombi. O ile się nie mylę. Dajcie mi znać. Jaskółka. Czart. Ten fajnie wyglądający. O, epicka ogwist. Też ładnie wyglądający smoczek. Super, super te karty są. No i mamy lodowy gigant, ale jego mam już trzy sztuki, więc mi jest niepotrzebny. Brygada i temerski piechur. Wezwij wszystkie egzemplarze tej karty. No nie mam, nie mam żadnej. Weźmiemy sobie tą. No i moi mili, tak wyglądało moje pierwsze w... Gość w sklep, sklep, sklep. Moje pierwsze w życiu otwieranie beczek po 10 sztuk.
Dajcie proszę znać, czy wolicie, żebym właśnie zbierał sobie gdzieś tego golda i robił takie openingi 10 sztuk, a może chcecie, żeby zbierać i robić openingi 20 sztuk. Oczywiście to spowoduje, że wtedy będzie mi się troszkę trudniej grało. No i cóż, czekam na wasze rady, czekam na to, co zrobić ze swoją talią, co z podstawowych kart można ewentualnie zbudować ciekawego, jeśli chodzi o potworów. Mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału, a my widzimy się w kolejnych filmach z Gwinta, gdzie będę starał się oczywiście dalej rozwijać, ale też zapraszam do oglądania innych materiałów z innych gier na moim kanale. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia wszystkim.